Kiedy przychodzimy tutaj, aby uczcić niepokalane serce Najświętszej Maryi Panny, to bardzo często zbyt mało widzimy związek pomiędzy czystością Najświętszej Maryi Panny, pomiędzy jej absolutną czystością w każdym aspekcie jej życia, a czystością wiary. Myślę, że każdy z nas ma trochę taką tendencję, żeby jednak dzielić te dwa porządki, żeby z jednej strony patrzeć, myśleć o Bożej miłości, o naszej odpowiedzi na tą Bożą miłość, a z drugiej strony myśleć o walce o obronę wiary. Zwykle są to jednak gdzieś tam w naszej głowie takie dwie odrębne kieszenie. Zwykle z jednej strony myślimy o naszej drodze do doskonałości, a z drugiej strony o tym, jak to potrzeba bronić czystości wiary. Otóż niepotrzebnie rozdzielamy te dwie rzeczy. Są one bowiem ze sobą bardzo głęboko połączone. Gdy dzisiaj świętujemy to niepokalane serce Najświętszej Maryi Panny, to jak najbardziej powinno ono nam również przypominać o czystości wiary. O tym, że mamy obowiązek za wszelką cenę bronić czystości wiary. Bowiem jeśli chcemy Pana Boga naprawdę kochać, jeśli chcemy naprawdę naśladować Najświętszą Maryję Pannę, to musimy również zachować w całości Boże objawienie tak, jak nam On je przekazał. I tutaj jakikolwiek brak, jakakolwiek skaza na czystości wiary może mieć katastrofalne skutki dla całego życia moralnego, dla całej naszej drogi do Pana Boga. Trudno sobie wyobrazić jakiś bardziej istotny, bardziej katastrofalny błąd, niż właśnie błąd w tych podstawowych zasadach, czyli w tym, co zostało nam przez Pana Boga objawione. Jeśli chcemy do Pana Boga zdążać, to musimy wiedzieć, jak do Niego zdążać. Jeśli chcemy wypełniać Jego przykazania, to musimy znać Jego przykazania. Do tego potrzebujemy Bożego objawienia, do tego potrzebujemy wiary po prostu. Do tego potrzebujemy wiary tak, jak została ona nam przekazana. A więc gdy dzisiaj przychodzimy tutaj, aby uczcić to niepokalane serce Najświętszej Maryi Panny, to jak najbardziej prośmy ją również o to, abyśmy naprawdę zachowali tą czystość wiary. O to, abyśmy naprawdę naszą wiarę znali. O to, żebyśmy to objawienie naprawdę znali i nimi naszą duszę przepełniali wciąż na nowo. To jest koniecznie potrzebne do tego, żeby do Pana Boga się zbliżać. To jest koniecznie potrzebne do tego, żeby miłość do Pana Boga praktykować. Skoro chcemy kochać Pana Boga, to przecież musimy Go znać. Musimy wiedzieć, jaki On jest. A jak możemy twierdzić, że Go znamy, jeśli Jego objawienia wystarczająco nie poznaliśmy? Rzecz wcale prosta nie jest. Znanie czy poznawanie naszej wiary, przesiąkanie tym objawieniem wcale proste to nie jest. To mamy taki bardzo aktualny przykład tych, którzy przecież mienili się tradycjonalistami, a teraz niedawno wydali dokument, w którym powołują się z pełnym oddaniem na Amoris Laetitia, w którym deklarują, że w pełni poddają się pod posoborowe magisterium. Mam na myśli wszystkie te instytuty związane z już nieistniejącym Ecclesia Dei. Oto wydawali się być tradycyjni, a dzisiaj ich przełożeni nie mają żadnego problemu z tym, żeby błagać o litość i powoływać się nieustannie na dokumenty, które zapiszą się tak tragicznie w historii Kościoła. Amoris Laetitia to jest jedna z najczarniejszych kart w historii Kościoła. To jest dokument katastrofalny, tragiczny. Dokument, który z całą pewnością przez całą historię Kościoła będzie się pojawiał, będzie wypominany jako jeden z najbardziej tragicznych dokumentów. Dokument, który podważa całą dotychczasową moralną naukę Kościoła tak lekko, tak bocznymi drzwiami, tak tylko trochę, ale to absolutnie wystarczy. A więc bez wątpienia pilnować się tutaj należy, strzec się tutaj nieustannie należy. I my zupełnie osobiście pamiętajmy o tym, że to, że tutaj przychodzimy, wcale nie oznacza jeszcze, że naszą wiarę dobrze znamy.
To, że tutaj słuchamy kazań, to nie oznacza jeszcze, że naszą wiarę dobrze znamy. Kazania zawsze traktują o pewnym bardzo konkretnym aspekcie naszej wiary. To jest już, można powiedzieć, dosyć zaawansowany poziom, jeśli chodzi o naukę wiary. A jeśli brakuje nam podstaw, jeśli brakuje nam fundamentów, jeśli brakuje nam znajomości katechizmu, to wtedy samo słuchanie kazań tego nie zastąpi. I tutaj na pewno powinniśmy zrobić sobie rachunek sumienia, jak my znamy nasz katechizm. Kiedy ostatnio go czytaliśmy? Czy w ogóle go czytaliśmy? Katechizm jest książką, którą powinniśmy czytać praktycznie nieustannie, z którą powinniśmy się zapoznawać praktycznie nieustannie, bowiem to są te najbardziej podstawowe prawdy wiary. Te, które są nam najbardziej potrzebne do tego, żeby do Pana Boga zdążyć. A my tak łatwo burzymy się dzisiaj na tych wszystkich, którzy wiarę wykrzywiają. Tak łatwo podnosimy dzisiaj lament, jaki tutaj nie jest kryzys w Kościele, jak tutaj wiara nie jest prześladowana i jak to ten i ten tam modernistą nie jest. Bo łatwo jest, zawsze łatwo jest właśnie krzyczeć o tym, co tam inni źle nie zrobili. Ale gdy trzeba tak samemu właśnie przysiąść i regularnie katechizm studiować, no to jest już trochę mniej przyjemne, to już jest trochę bardziej wymagające. Ale pamiętajmy, że właśnie to jest konieczne do tego, żeby Boga poznać, żeby się do Niego zbliżać, a więc żeby Go kochać. To jest potrzebne, a nie wykrzykiwanie, co tam inni źle nie zrobili. Oczywiście, że błędy należy wykazać. Oczywiście, że należy wskazać właściwą drogę. Jednak jest to przede wszystkim zadanie kapłanów, aby wskazywać, co jest aktualnie, co jest błędem, który stał się modny, co jest w nauczaniu współczesnej hierarchii niewłaściwe. Natomiast nieustanne powtarzanie tego, wykrzykiwanie tego niekoniecznie jest potrzebne. Czasem może się zdarzyć w jakiejś rozmowie, że jest to potrzebne, ale co do zasady, do Pana Boga zbliżamy się poprzez poznawanie Go, poprzez poznawanie Jego objawienia, nie poprzez wypominanie, co tam inni źle nie zrobili, czego tam inni źle nie nauczają. Zróbmy sobie ten rachunek sumienia, jeśli chodzi o czytanie katechizmu, również jeśli chodzi o znajomość liturgii. Liturgia jest najbardziej podstawowym naszym kontaktem z naszym Stwórcą. Pan nasz Jezus Chrystus zechciał, abyśmy właśnie w ten sposób wchodzili z Nim właśnie w ten najbliższy kontakt, przystępowali do Komunii Świętej. I znowu, może nam się wydawać, no właśnie, że skoro przychodzimy tutaj, skoro znamy mszę trydencką, no to już przecież właśnie znamy tą liturgię. No właśnie, to jest pytanie, jak bardzo znamy naszą liturgię. Katechizm może tutaj trochę pomóc, ale jak najbardziej inne dzieła, które tutaj mogą nam pomóc, należy znać. Dla tych, którzy czują się na siłach, bardzo polecam encykliki papieskie. To już jest trochę wyższy poziom, ale naprawdę warto. Znowu, pamiętajmy o tym, że nie powinniśmy czerpać informacji o wierze, o Panu Bogu gdzieś tam od internetowych krzykaczy. Już naprawdę można usłyszeć w internecie wszystko na temat mszy świętej. Najbardziej dziwne, najbardziej egzotyczne, powiedziałbym, teorie, co jest dobre, a co nie. I teraz kapłani, którzy nie mają tradycyjnej formacji, ale właśnie uchodzą za tradycjonalistów, bardzo chętnie tworzą takie teorie, co tutaj jest tradycyjne, a co nie jest tradycyjne. Taki ornat jest tradycyjny, a taki nie jest, a to i to i tamto. Tysiąc różnych teorii, które nie mają nic wspólnego z tradycyjnym nauczaniem Kościoła. Po prostu. Które nie były, nie istniały w teologii Kościoła. Które ktoś sobie wymyślił na podstawie jakichś tam swoich przemyśleń, doświadczeń, wizji czy czegokolwiek innego. Dlatego przede wszystkim katechizm. Jeśli weźmiemy na przykład apologetyczny katechizm katolicki do ręki, to tam również bardzo dobrze omówione są zagadnienia liturgiczne. Bardzo dobrze i historycznie, i teologicznie. Proste, konkretne prawdy, które każdy katolik znać powinien,
Jeśli chcemy do Pana Boga się zbliżać, to musimy wykorzystywać to, co On nam dał. To jest Boże objawienie, to są sakramenty, to jest msza święta. I oczywiście, gdy przychodzimy tutaj, to korzystamy z niej. Ale jeśli ktoś nam wkłada do głowy jakieś teorie, nie wiadomo skąd, i my później to, słuchając tego w internecie, chłoniemy to i później przychodzimy i myślimy, właśnie przeszkadza nam to gdzieś w odbiorze liturgii, no to właśnie przeszkadza nam to. I żeby dobrze z liturgii korzystać, żeby naprawdę czerpać te łaski, jak najbardziej pewna jej znajomość jest bardzo pomocna. A więc dzisiaj prośmy Najświętszą Maryję Pannę w trakcie tej mszy świętej, w trakcie tego czuwania. Prośmy ją o czystość wiary, o to, abyśmy potrafili naszą wiarę naprawdę poznać, naprawdę się nią przejąć, naprawdę najpierw ją dobrze wchłonąć od podstaw, od katechizmu. Nie łudźmy się, jeśli katechizmu nie znamy, to naprawdę nie łudźmy się, że jesteśmy wtedy takimi obrońcami tradycji. To określenie może być obecnie nieszczęśliwe, natomiast rozumiemy takimi prawdziwymi obrońcami tradycji. A więc nie łudźmy się, że wtedy możemy cokolwiek dobrego w takiej walce o prawdę zrobić, jeśli naszego katechizmu nie znamy. Bo wtedy możemy wpaść w najgorsze możliwe błędy. Pod pozorem, właśnie jeśli będą brzmiały wystarczająco pobożnie i gdzieś tam trafią wystarczająco w nasze gusta, to może to nas zwieść na naprawdę najbardziej dziwne pozycje teologiczne. I chroni przed tym podstawowa wiedza, katechetyczna wiedza, podstawowa znajomość Pana Boga, podstawowa znajomość Bożego objawienia. Tylko że my musimy ją mieć. Teraz prośmy o tą czystość wiary, o to, żebyśmy potrafili naprawdę przejąć się tą wiarą, naprawdę ją poznać i naprawdę nią żyć. Abyśmy potrafili tą Najświętszą Maryję Pannę naśladować. No, w każdym aspekcie jej życia ona wchłonęła tą Bożą prawdę w stopniu niezwykłym, nieosiągalnym. Ale jak najbardziej możemy prosić ją, aby ona pomogła nam w tym stopniu, który dla nas jest dostępny. Tą Bożą prawdą się przejąć, ją wchłonąć i później naprawdę nią żyć. A zacznijmy od tych małych, prostych rzeczy, od naszego katechizmu. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.